Siemanko, słuchajcie, ja od 20 lat codziennie wypijam 3 litry coli zero. I zawsze wybieram kolę zero z Biedronki. Stosunek cena-jakość jest najlepszy. Ale dzisiaj Biedronka wprowadziła do sprzedaży nowy produkt. Cola Original Zero Intense. Obie te kole mają 0 kalorii. Obie kosztują 3,99 za 1,5 litra. Obie są produkowane przez tego samego producenta i obie mają taki sam skład. Dzisiaj dla was przetestuję, która jest smaczniejsza. Spróbujmy tej biedronkowej nowości. Dziwny korek, pierwszy raz taki widzę. Słuchajcie, już coś wiem, muszę sobie porównać jeszcze tylko z tą standardową kolą. No dobra, już wszystko wiem. Są dwie różnice między tymi kolami. Pierwsza z nich to nagazowanie. Ta wydaje mi się dużo mniej nagazowana. Co uważam, że to jest minus, ponieważ ja lubię, jak jest coś mocno nagazowane, po to w końcu kupuję gazowane napoje, żeby były mocno nagazowane. Druga rzecz to słodycz. Ta Intense jest o wiele bardziej słodka. Mega słodka, turbo słodka. Według mnie jest aż za słodka. Ja lubię słodkie, ale to jest chyba lekka przesada. Także nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, że mi ta bardziej smakuje. Może gdybym wypił kilka zgrzewek tej, to powiedziałbym inaczej. Ale w moim dzisiejszym teście to jednak ta standardowa jest dla mnie lepsza i ja chyba przy niej pozostanę. No i może jeszcze na koniec ocena. 9 na 10. Ten korek mi się nie podoba. Nie lubię takiego rozwiązania. Nie jest to wygodne. Buli, 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 kuli. Chcę podbić YouTube'a, pokazać swój świat. Buli, 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 kuli. Chcę podbić YouTube'a. Yo, yo, yo. Piątek, piąteczek, piątunia, godzina 8 rano, ważenie tabletki, idziemy do pracy. Hmm. 75,3. Powoli, ale w dół. Wiecie, ile wczoraj zjadłem? Zjadłem tak. Paczkę konjaku, 28 kalorii. Jedną paczkę przecieru pomidorowego 70 gramów. Nie wiem, ile to kalorii. Dwie paczki albo trzy szynki. To nie pamiętam tego. Ale chyba dwie, czyli 500 kalorii. I serek wiejski, czyli 200 kalorii, czyli jakieś 850 kalorii wczoraj było. Spaliłem natomiast 100 sauna, 1400 życie, 1200 chodzenie. 2700, nie? 2700 to przyjąłem jakieś, nawet 900 w zaokrągleniu niech przyjąłem. To jest 1800 kalorii mniej. Ale od razu widzę w lustrze, po jednym dniu, nie takim, to od razu brzuch jest bardziej płaski. Nie jest to jeszcze ideał, ale jeżeli uda mi się miesiąc, dwa miesiące tak pożyć, to będzie idealnie. Muszę tylko wypatrywać promocji na wędlinę, bo wędlina niestety bez promocji to kosztuje prawie 40 zł za kilogram. To jest bardzo dużo. Ale aktualnie jest w Biedronce tani kurczak po 12 zł za kilo. Kurde. Żebym miał jakąś dużą zamrażalkę, to bym nakupił tego z 50 kg i żarł przez najbliższe 50 dni. Ale zamrażalkę mam wypchaną. W ogóle muszę ją opróżnić. Czy zjeść wszystko, co tam mam kupione. Jakieś pierogi, nie pierogi.
Pasztety, kurczaki, dużo rzeczy. Muszę to wszystko pozjadać. Wyczyścić do zera. W ogóle nie powinienem nic kupować do jedzenia, dopóki nie zjem konjaków i nie zjem wszystkiego, co mam w zamrażarce. Dobra. Która godzina? Mam jeszcze dużo czasu. Najważniejsze, tabletki. Zagadaliście mnie i bym tabletek nie wziął. Wszystko przez was, łobuzy. Kreatynki zostały mi 3 sztuki. Siła i moc i motywacja. Jest 8 rano, ja poszedłem spać dzisiaj o 4. Ciekawe, do której godziny starczy mi energii. Pewnie przyjdę o 18 z ziemi. Zezgonuję. Dobra, i trzymajcie się, przyjaciele, cześć. Siemanko, po ostatnim teście od KFD, pianki o smaku truskawkowo-mlecznym, otrzymałem dużo informacji, że najlepsza jest pianka od KFD o smaku Bombardino. No więc postanowiłem ją kupić i dla was przetestować. Zanim zrobimy test smaku, najpierw powiem o cenie. Takie opakowanie kosztuje 20 zł i wystarcza na 20 porcji 100-gramowych. Czyli 200 gramów kosztuje 2 zł. Porównamy to do takiego puddingu z Biedronki, mojego ulubionego, który kosztuje 4,50, więc pianka już razem z mlekiem, bo musicie doliczyć mleko, jest ponad 2 razy tańsza niż pudding z Biedronki. Rozpisałem też sobie wartości odżywcze i pianka razem z mlekiem ma w 100 gramach 76 kalorii i 13 gramów węglowodanów. Natomiast ten pudding z Biedronki ma 77 kalorii, ale ma 6,5 grama węglowodanów, więc pudding z Biedronki jest 2 razy droższy ponad, ale ma za to 2 razy mniej węglowodanów. Kalorii mają tyle samo. Okej, mam tutaj 600 ml mleka i 69 gramów puddingu. Wsypujemy i przez minutę ubijamy. Dobra, mamy nasz deser. Całkiem fajnie się ubił. No dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o smak, to jest to bardzo taki jajeczny. Smakuje jak zmiksowane białka jajek i później dodać do nich żółtka i cukier. Ale jest to smaczne, wbrew pozorom. Myślę, że jeżeli miałbym oceniać sam smak, to takie 8 na 10. A jeżeli chodzi o cenę, no to naprawdę kosztuje to grosze, bo złotówkę za 100 gramów to jest super cena. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Taką porcję, jak sobie zrobiłem, no to ma prawie 700 gramów. I wiecie co? Ja tym się nie najem, bo to nie jest w ogóle sycące, a wpakuję w siebie 550 kalorii i 90 gramów węglowodanów, więc okropnie dużo. Jeżeli jesteście na redukcji, to odradzam. A jeżeli nie i nie interesują was węglowodany i kalorie, bo chcecie sobie zjeść tanio, smaczny deser, to polecam. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah.